towarzyszy, więc z okazji protestów w Stanach Zjednoczonych głos publicznie zabrał sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek. Marcin Kulasek, który nie jest w stanie przeżyć w Warszawie za 9 tysięcy złotych i powiedział mniej więcej tyle, że protesty w USA to jest wandalizm pozbawiony jakiejkolwiek ideologii, więc oczywiście Kulasek został od razu tutaj skrytykowany. Wczoraj na portalu Strike został zmasakrowany przez Bojana Stanisławskiego, więc właściwie pytanie jest, po co ja jeszcze się tutaj odzywam, no ale jednak chciałbym dodać swoje 3 grosze, których Bojan nie dodał. Więc ja chciałbym się tutaj skupić na 2 kluczowych słowach, czyli słowo wandalizm i słowo ideologia, więc najpierw chciałbym porozmawiać troszkę o wandalizmie, więc było już o wandalizmie wandalizmie w czasie wojny w Iraku, kiedy to rząd SLD, kiedy to prezydent Kwaśniewski i Leszek Miller podjęli decyzję o tym, żeby wysłać polskie wojska do Iraku w 2003 roku, no i oczywiście całą tą własność prywatną, własność publiczną, własność państwową. Irak, będący jednym z tutaj najlepiej rozwiniętych krajów arabskich, został zniszczony także przy pomocy polskiego wojska, więc mamy tutaj konkretny wandalizm w wydaniu SLD. No mamy oczywiście także wandalizm na w Polsce, no całe te tutaj przekształcenia własnościowe, prywatyzacja, to co robił Hausner, to co robił Kaczmarek, czyli właśnie no niszczenie wielkich zakładów pracy, które albo po prostu popadały w ruinę, albo też były sprzedawane różnym koncernom, albo też jakimś gościom z SLD. No to wszystko doprowadziło do tutaj katastrofy gospodarczej, do zamykania tych fabryk, które do dzisiaj tam stoją i straszą właśnie jakieś takie opuszczone fabryki, więc mamy konkretny przykład wandalizmu, więc niech pan tutaj Kulasek nie wypowiada się w sprawie wandalizmu, gdyż akurat SLD no sporo tutaj niszczyło i w Polsce i na świecie. Ale ja chciałbym jeszcze tutaj, jakby inna rzecz mnie skłoniła do nagrania tej wypowiedzi, mianowicie pytanie o ideologię, no bo pan Marcin Kulasek stawia tezę, że Antifa jest to ruch pozbawiony ideologii. No okej, no nie będziemy w tym momencie jakby wdawać się w dyskusję, czy jaką ideologię ma Antifa, ale pytanie jest takie, jaką ideologię ma SLD? Jaką ideologię ma SLD? Jaką ideologię ma pan Kulasek? No bo to jest jakby zasadnicze pytanie. No ja stawiam tezę, no, że akurat Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy ten Komitet Wyborczy Lewica, no to jest to twór całkowicie nieideologiczny. Jest to po prostu taki oportunizm dostosowany do dzisiejszej rzeczywistości, gdzie partia, która stanie w wyborach, dostanie te 3% głosów, no to już dostaje tutaj zwrot kosztów właśnie wyborczych, a jeśli dostanie się do Sejmu, to w ogóle poza zwrotem kosztów dostanie jeszcze tutaj mnóstwo ludzi, będzie dostawać pieniądze, czy to jako posłowie, czy to właśnie, więc mamy całą tutaj właśnie zgraję setki tysięcy ludzi, właśnie zawodowych polityków, którzy żyją czy to właśnie z życia jako poseł, czy jako samorządowiec, czy jakiś innych fuch właśnie związanych z polityką, więc mamy tych zawodowych polityków i ja stawiam tezę, że jeśli gdzieś jest jakiś ruch polityczny pozbawiony ideologii, panie Kulasek, to jest właśnie twoja partia, to jest właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej, to jesteś właśnie ty. Najbardziej jakby takim oportunistą pozbawionym ideologii, no moim zdaniem jest Marcin Kulasek, no bo już sam fakt, że mamy do czynienia tutaj z tym sojuszem, no 3 partii właśnie, ty, Razem i SLD, no weźmiemy sobie tutaj wypowiedzi Zandberga sprzed... Przez kilkanaście lat Zandberg mniej więcej cały czas powtarzał to samo. Znajdzie się cela dla Leszka Millera, SLD to nie jest lewica, SLD to są i tak dalej, i tak dalej. No, kiedy okazało się, że być albo nie być dla pana Zandberga, dostać się do Sejmu i dostawać łatwe pieniążki, albo też konieczność pójścia na przykład do uczciwej pracy, panie Zandberg, no to on mu już mówił, nie, to jeśli ja mam do wyboru pójść do uczciwej pracy, to ja już wolę pozbyć się swojej ideologii i całą swoją pozycję polityczną, którą budowałem przez ostatnie kilkanaście lat na krytyce SLD, no to ja zawieszam na kołku, ja teraz się z SLD dogaduję. Więc widzimy, że tutaj pan Zandberg nie ma żadnej ideologii. No żadnej ideologii nie ma też Sojusz Lewicy Demokratycznej, który tak się wije, no. Już pomijając to, że same postaci w
SLD to są osoby no, całkowicie jakoś takie... No, takie bezbarwne, no, które równie dobrze mogłyby być w Platformie Obywatelskiej, w PiS-ie, w Konfederacji, gdziekolwiek. No, zresztą był tam jakiś taki gościu, który swego czasu występował w programie Młodzież Kontra i jako przedstawiciel młodzieżówki SLD, on teraz potrafił do Konfederacji, więc widzimy, że te wszelkie możliwe transfery są możliwe. No, w każdym razie, no, to, że jeszcze rok temu, dokładnie rok temu w czasie wyborów do Europarlamentu Sojusz Lewicy Demokratycznej poszedł do wspólnej koalicji z Platformą Obywatelską, z Nowoczesną i z tym wszystkim, a teraz się przedstawia jako partia niby ta taka broniąca ludzi biednych, ludzi ubogich. No jest to całkowicie niewiarygodne, więc no to jest ta kwestia. Panie Kulasek, no zanim kogokolwiek tutaj wskażesz palcem i powiesz, ty nie masz ideologii, ja chciałbym, żebyś ty powiedział wszystkim tutaj, jaką ideologię ty reprezentujesz i jaką ideologię reprezentuje SLD. No w każdym razie, no na pewno nie jest to ideologia, którą można byłoby zakwalifikować jako lewica. No bo te twoje wypowiedzi właśnie, czy to pogardzające ludźmi ubogimi, ludźmi, którzy dostają na emeryturę tam 1000 zł, zasiłek dla bezrobotnych 800 zł czy coś i ty mówisz, że nie da się przeżyć za 9000 zł, no ty pokazujesz im swoją pogardę, pokazujesz oczywiście pogardę także no, całemu temu dorobkowi lewicy, jako właśnie ruchu walczącego z rasizmem. To, że mamy dzisiaj właśnie ten ruch ludzi wkurzonych w Stanach Zjednoczonych, którzy widząc kolejne tutaj zabójstwo policyjnego bandyty właśnie na czarnoskórym, jakby to nawiązywanie do tradycji właśnie Ku Klux Klanu, tych linczów na ulicy, no i ludzie przeciwko temu protestują, no ciebie to nie wzrusza, dla ciebie to jest jedynie akt wandalizmu, bo dla ciebie to po prostu tacy murzyni, którzy są przyciskani kolanem do ziemi i duszeni, to oni mają to akceptować i mówią tak, no nasze tutaj pozycja społeczna jako czarnych to jest akceptowanie tego rasistowskiego państwa, bo jakikolwiek rodzaj sprzeciwu, to pan Kulasek nas wskaże palcem, że my jesteśmy wandalami. No. Więc no, żałosne oczywiście. Pozdrowienia, towarzysza.